Kolejne nasze spotkanie w ramach drugiego Europejskiego Forum Teatralnego, przypomnę, organizowanego przez Komisję Europejską. Spotykaliśmy się z dyrektorem Opolskiego Teatru, teraz czas na reżysera spektaklu, który właśnie widzowie opolscy mają okazję oglądać. No a teraz i widzowie całej Europy. Tomasz Zimmermann, dzień dobry, witam pana serdecznie. Cała Europa obejrzała już coś pomiędzy i tak się zastanawialiśmy też w rozmowie z dyrektorem, co teatr w tej chwili przy okazji tego drugiego forum może pokazać i powiedzieć widzowi. Czy to jest teatr, który jest pomiędzy czymś a czymś, panie Tomaszu, w tej chwili, w rzeczywistości kolejnej dekady XXI wieku? Bardzo trudno to jest nazwać, to znaczy rzeczywiście te formy takie pomiędzy, one są wciąż dosyć mocno popularne i chętnie się korzysta z estetyki performatywnej, musicalowej, dokumentalnej, wszystko to się miesza, trochę mniej z takiej dramatycznej stricte, aczkolwiek wydaje mi się, że ostatnie wydarzenia polityczne, które się po prostu ostatnio, ono po prostu nas miażdżą, mówiąc krótko, jeśli chodzi, prawda, od czasu COVID-u przez wojnę, inflację, potworne jakieś wydarzenia, ale także światopoglądowo bardzo duża polaryzacja postaw. To wszystko powoduje, że wydaje mi się, że teatr w tym momencie mocno skupia się na treści. Kwestie formalne zaczynają być drugorzędne. Między beze mnie a coś pomiędzy dla pana, jak pokazać ten polski teatr właśnie tym widzom tutaj, w Europie. Jakiego języka teatru pan szuka obecnie? Takiego, który mógłby być właśnie taki uniwersalny, myśląc o gościach, począwszy tutaj od części Europy Wschodniej, po nie wiem, Lizbonę. No to jest trudne pytanie, to znaczy jeśli chodzi o tak szeroki obszar, to z pewnością taka estetyka festiwalowa, jak ją nazywam, czyli rzeczywiście mocno performatywna, ona w tym momencie jest najbardziej docierająca do widza, bo często używa języka ciała, który jest językiem uniwersalnym. Natomiast wydaje mi się, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę. Jak się tak myśli o tym, żeby tak za wszelką cenę powiedzieć do wszystkich, to się z reguły mówi do nikogo. Przepraszam, tak uważam rzeczywiście. Natomiast w związku z tym, jeśli o mnie chodzi, zawsze trochę poszukiwałem w takim teatrze, który mój kolega zdefiniował jako storytelling psychodeliczny. Tak nazwał to. Czyli jesteśmy już w XXI wieku zupełnie. Psychodeliczny storytelling. Nie wiem, to ja to ironicznie zupełnie mówię. Chciałem zawsze bardzo mocno zrobić taki teatr, który będzie opowiadał jakąś historię, który będzie bazował na pracy aktora, ale chciałem też równie mocno, aby ten teatr miał w sobie no taką polityczną niepoprawność i żeby, mówiąc krótko, mocno opierał się na takiej, w moim mniemaniu, swobodnej pracy aktora, który jest improwizatorem i narratorem, ale także jest podmiotem tragedii. No właśnie wyprzedził pan jako moje pytanie, na ile daje pan tej swobody aktorskiej swoim współpracownikom, na ile szuka pan w nich tych rozwiązań niż tych, które przychodzą panu na myśl, na ile ta sztuka się zmienia już w momencie od samego pomysłu do jej realizacji. Na ile pan pozwala sobie zrezygnować ze swojej swobody? Jasno, oczywiście. To znaczy, no, o tyle, o ile jestem aktorem. I może powiem tak, jak kończyłem studia reżyserskie i miałem mocne doświadczenie z bycia aktorem, to jak się okazuje, z perspektywy czasu chyba mocno dosyć kontrolowałem pracę aktora, choć mi się wydawało, że dawałem mu wolność. Absolutnie z perspektywy czasu wydaje mi się, że najbardziej taką rzeczą, która trafia do aktora, to jest po prostu dać mu dosyć dużo wolności, ale też określić mocno zakres działań, które on ma, czyli po prostu dać mu narzędzia, na których ma improwizować. I tak bym sobie rozumiał pracę aktora, czyli po prostu ja wymyślam
Ja się pytam, czy chciałbyś zagrać na tym i na tym? Ktoś mówi, ja na tym nie umiem, ale na tym umiem. No to mówię, dobra, spoko, to po prostu pracujemy na tym, może tego się trochę nauczymy. Ale staram się rzeczywiście współpracować z aktorem, ponieważ jestem aktorem i wiem, jak bardzo niewygodne jest dla aktora branie udziału w czymś, co jest po prostu tylko i wyłącznie zawodową powinnością. Czy coś pomiędzy to jest też takie nowe dla Pana ważne doświadczenie używania i nowej formy, i nowych pretekstów? Myślę o wcześniejszych sztukach, kiedy czytałem o sztuce Pan Szuster kupuje ulicę, czy Beze mnie, gdzie pojawiają się określone tematy. Tutaj Pan łączy gatunki w nowym spektaklu, coś pomiędzy. Czy to też był taki świadomy wybór, spróbuję czegoś nowego, dołączę jeszcze coś, czego w swoim teatrze nie miałem? No więc sytuacja jest taka, że akurat coś pomiędzy zrobiłem przed Szusterem i przed Beze mnie, ale rzeczywiście jeśli chodzi o formę, to raczej no, pan dyrektor Rakowski dał mi taką dużą swobodę, żeby w tej małej scenie Bunkier, no właśnie, żeby rzeczywiście poeksperymentować. Ona jest nastawiona na szukanie jakichś nowych wyzwań teatralnych. Moje serce jednak dosyć już leciwe, on nie jest najmłodszy, mocno mnie popchało w taką stronę, żeby jednak dać widzowi poczucie uczestniczenia w narracji, która opowiada pewną historię, ale chciałem to zrobić w ten sposób, żeby no, pobawić się trochę montażem filmowym, pobawić się trochę estetyką musicalową, trochę też absolutnie podziurawić serca psychologią. Językiem muzyki czy filmu powiedzielibyśmy piękni 40-letni dla Pana pokolenia. Dzisiaj te najważniejsze wyzwania teatru w kontekście oczywiście tego Europejskiego Forum Teatralnego, które trwa. Z czym dla Pana najważniejsze? Dla mojego pokolenia? Tak, się mierzy. Ja osobiście uważam, że w tej chwili moje pokolenie, bo wydaje mi się, że to pokolenie młode, no bo ja już mam 40 lat, no to pokolenie powiedzmy 25-latków się mierzy z czym innym. Moje pokolenie uważam, że szuka trochę tematu. Ja nie mówię o sobie. Mnie raczej dotyka po prostu pewnego rodzaju takie zwątpienie związane z tym, że rzeczywiście no nie zgadzam się na pewne rzeczy, które się dzieją powiedzmy w naszym kraju, to powiem. Tak, czy w obecnej rzeczywistości? W obecnej rzeczywistości nie zgadzam się po prostu z wieloma sprawami, które wpływają na kształt teatru, ale z całą pewnością jest w tej chwili obecny gdzieś w przestrzeni wypowiedzi mocno taki temat wypalenia, zwątpienia, niemożności dotarcia z wartościami takimi uniwersalnymi do publiczności. Ludzie coraz czuje bardziej. Czy pan to wyobcowanie, przepraszam, właśnie? Czy do tego gdzieś tam pan zmierza? Bo tak. Okazuje się, że najbardziej dotkliwe są historie prywatne, opowieści dokumentalne, które gdzieś mocno jakby bierzemy z naszego życia codziennego. Spowiedź taka dosyć mocno osobista w tym momencie ma największe możliwości skomunikowania się z widzem. Właściwie trudno jest opowiadać o uniwersalnych historiach bez popadania w patos. To jest po prostu w tej chwili bardzo, bardzo trudne. W związku z tym ludzie chwytają takich prostych historii się. One są po prostu mega dotkliwe, mega budują metafory i piętrzą rzeczywiście nowe jakieś wyobraźnie, odkrycia. A takie tematy bardzo mocno uniwersalne, no to chyba Marvel przejął, nie? I w tym jest problem. No tak, w tym jest pewien problem na pewno. Stajemy się chyba w ogóle bardzo komiksowi, niestety, chciałoby się powiedzieć. To na koniec zapytam, nad czym będzie pan pracował tu u nas w Teatrze Karnowskiego, coś pomiędzy, a co będzie pomiędzy tym, a następną rzeczą? Już pan ma jakiś koncept? Teraz mam. Nie wiem, czy mogę ujawniać, no, natomiast rzeczywiście w przyszłym sezonie wydaje mi się, że uda mi się zrobić trzy produkcje. Na pewno wiem o tym, że uda mi się zrobić dwie produkcje. Będą to dosyć kameralne, osobiste historie. Jedna będzie oparta na reportażu, więc będzie miała, to łączyła formę też muzyczną, ale też i reportażową stricte. Ale nie chcę zdradzać dokładnie, o co mi chodzi. O co chodzi? No po prostu jest jeszcze
za wcześnie, żeby ujawnić takie informacje. Druga rzecz będzie stricte taneczna. No to mogę życzyć tylko powodzenia. Tomasz Cymerman był Państwa i naszym gościem podczas trwającego drugiego Europejskiego Forum Teatralnego. Dziękuję bardzo za spotkanie, Panie Tomaszu. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.